Halo, halo, hej, siemano, mam wszystkim ludziska, z tej strony Hades, a wraz ze mną jest Gilatis. Ej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatis. I G2 też was zapraszam, link w opisie, Hades i Trapper to są kody. Słuchajcie, dzisiaj dosyć nietypowy temat, ponieważ tematyka to żółw. Żółw. Tak, to jest, są żółwie. Żółw. Są to pojazdy, są to, proszę zejść z tego, bo się nie zrespi, grubasie. Proszę. Ogólnie ten projekt, bo o, ten już sprawdzałem, ten będzie lagował ciutkę. O Jezu. Tak, ten ciutkę laguje. Ale mu oczy latają. I to jest auto, przyjaciel. To jest auto? Patrz, teraz jest zły żółw. Okej, okay, wkurzył się. Wow, halo. Tak, o, on sobie... Chcesz mi przejechać. On sobie jeździ. A co z tyłu ma? Jakieś pompy wodne, czy co to jest? To są rury wdechowe. Aaaa, ale no jako tak. Iż, że niestety ten żółw jest... Klatkożerny, dlatego tylko jesteśmy w stanie tak pokazać. W ogóle słuchajcie, bo chcę poruszyć przy okazji taki temat dosyć frapujący mnie, że już powoli mapek już nie wysyłacie powoli, a te, niestety dużo mapek nam przepadło przez i nie mamy jak do nich wrócić. Nie mamy jak do nich wrócić. Nawet jeśli cofaliśmy się na wersję steamowską gorszą, to był... Chodź przyjaciel, weź sobie kibelek czy coś i no... To niestety gra crashowała. Tak, to gra powiedzmy nie współpracuje z nami. No i teraz jest pytanie, ponieważ tak jak wiecie, my robiliśmy tematyczne projekty z workshopa, że tam na przykład tak jak żółwie, to mamy pojazdy typowo do żółwi, prawda? Wow! UFO. Zaraz się rozbijesz. No, więc tak jak mówię, mieliśmy typowo tematy, no i teraz pytanie, czy jeżeli byście chcieli właśnie dalej tak codziennie tego skrapa, to czy po prostu zrobić na zasadzie tego, że bierzemy, każdy z nas sobie bierze po 5 projektów na odcinek po prostu, czyli mamy 10 projektów na odcinek i coś z nimi wtedy też tam robimy czasami. Ej, przyjaciel, leci tak jeszcze kawałek i patrzysz teraz, i patrz na cień na dole, widzisz? No, jest taki... I pomyśl sobie, ktoś, kto siedzi na dole, coś myśli. Takie, co to jest? To jabłko? To jajko na patyku? Nie, nie, to latający żółw patrzy do góry. Ale wygląda troszeczkę jak żółw. Troszeczkę wygląda. Tylko ten ogon mi się wydaje, że trochę ma za tego, za gruby. Za długi. Umięśniony za taki długi. Strasznie. A przyjaciel, ale nie otworzymy chyba sobie. Właśnie. Bo tu są drzwi. A, bo zepsułeś drzwi. Nieprawda. Tak, zepsułeś. No, więc. Nieprawda. Więc słuchajcie, więc chciałbym, żebyście tam napisali, czy właśnie coś takiego wam będzie odpowiadało, no nie? Tak mi to frapuje i tyle. Dobra, to jest kolejny żółw, to jest taki. O, tu się od buzi wchodzi. Pancerny. Chyba. Można usiąść na pewno. Tak. Okej, założę sobie tutaj. O, halo, co o, zrobiłeś? Chodź, schowałem. Aha, to schowałem to tak głowę żółwie. To tak się robi, okej. Okay. O, halo, a ten ma taki, widziałeś? Takie wow. Ma dziurki na tym, na... Jakie dziurki? Na przerwy takie między, nie wiem, pancerzem jako... na górze. Tak. Halo, żółw. Żółw jeździ. Ale on jeździ tak jak ty nim jeździsz, czy... No tak. Czy... Aha, myślałem już, że on zaczął skręcać, dlatego tak zacząłeś mówić. Nie, halo, żółw. Halo, żółw jeździ. W ogóle zauważyłeś, że ta górna część, właśnie, lata mu trochę? Tak, no żeby mógł łeb schować. Ale to chyba da się podbić. No, halo, już, tak, już nie podbije. Delikatnie się da, to na pewno. Turtle SUV, mój przyjacielu. Jest to żółwiomobil. O, to jest ten, to jest z żółwi ninja na bank. Ja nie wiem. Ja nie wiem, jeśli ktoś wie, to może się wypowiedzieć. Ale w ogóle fajny efekt robią te światła teraz. To mi się mega podoba. Światła są naprawdę fajne. To jest poza tym, że znowu nie dodali zbyt dużo ciekawych rzeczy, znowu mody nie ma nie nic działają. Modów. Mody nie działają właśnie. To, że nie można cofnąć się do poprzedniej wersji albo wczytywać save'ów z poprzedniej wersji. No, to wszystko jest okej. Okay. To wszystko jest okej, okay. Jak w najlepszym porządku. Nie no, fajny jest ten pojazd. Nawet fajny jest, tylko nie powiem. Wydaje jakieś dziwne dźwięki. Myślałem co prawda, że dach będzie miał taki, wiesz, bardziej w kolorze skorupy, nie, ale jak to w ogóle z pierwszej wygląda? Nie wiem. No, nie wygląda. Aha, ja mam dwa silniki. Jestem za niski, jak tam masz dwa silniki? No to mam dwa silniki, widzisz? Aha, pod nogami. Pod nogami. Okej, okay, tak szanuję. Jest. Ja też. Szanuję, chyba. Prawda, nie wiem, czy silnik nie powinien być gdzieś z przodu pod maską, czy coś, ale... To jest... Co to jest? Mine tour. Proszę. Jak mam to rozumieć? Aha, że się kręci? Aha, no to jest taki żółw, który się schował w skorupie
I to tak jak jest w Mario tamtym. Au! Halo, ale mnie odbiłeś. Halo, czekaj, chodź. Spróbuję na ciebie wskoczyć. Jedź na mnie i spróbuję się odbić od ciebie. A to chyba musiałbym się kręcić akurat. Nie, wystarczy. I tak mi kawałek odbijasz. Co prawda nie super daleko, ale odbijasz. Okej. Okay. Taki projekcik szufia. Szuf. O, halo, co to jest? Aha. I taka mini zabawka żółwia. Ale jaki łeb ma wielki. To chyba mały żółw. On nie ma oczu. No, nie ma. Możemy mu dorobić. Tu nie ma modów. A to fajnie wyglądało na miniaturce. Znaczy, chodź, przyjaciel, to ci pokażę. On ma... O Jezu. Patrz, widzisz tu? Z lewej strony ma oko i na dole ma buzię, tylko z prawej strony nie ma oka. Aha. Widzisz? Wszystko jest. Baby żółw. Baby żółw. Przyjaciel, to jest... Kamper. Żółwi kamper. Tak? Dobrze? Okej. Turtle mobile, sorry. W początku myślałem, że to jakiś tego, wóz strażacki, bo ma tyle tych rurek na górze. Takie działko. Gdzieś tu będzie ukryte tego, otwarcie, czy jak mam to rozumieć? Drzwi, coś tego? Nie? Okej. Okay. Widzę, że ogólnie w środku są przyciski, więc ciekawie. Rozwaliłeś drzwi? Nie. Chodź, przyjaciel. Okej. Okay. Jak to tam od środka? No tak... O, halo, przyjaciel! Halo! Co ty robisz? Halo, wywaliło mnie na dach, patrz, halo. Teraz mogę się schować. O nie! Dobra. Może lepiej, że się schowałem, bo od razu wywrotkę zaliczyliśmy. O nie! Halo, przyjaciel, dobra, wychodzę, bo to jest klatkożerne. Jezus! Coś ty zrobił w tej chwili. Nic nie zrobiłem. Kradłeś wszystkie klatki, jakie były na tym sejwie. Wszystkie klatki. To jest van, przyjacielu. Aha, chyba jest... bez modów. Nie, na bank bez modów. Przyjacielu, nie mamy modów. Okej, okay, TM. Teenage Mutant. Ninja Turtles. Okej, okay, to tak... Ohio. Rozumiem, że to na górze to jest jakieś działko, które strela sobie. Nie wiem, nie da się tam usiąść. Przyjaciel, sprzątnij to. To jest B. Był twój projekt, przyjacielu. No to tak, co najlepszy projekt, jaki znalazłem. A, okej. Okay. Halo, a zezbiłem to jest inny żółw. A gdzie jest tam ten mały żółw? Uciekł gdzieś. Halo, tam łazi, zobacz. Przyjaciel, ja ci tu większego szufia zostawiłem, a ty go oplułeś. A to dwa zrespiłeś, myślę. Tak, ale nim się nie da kierować w ogóle. A co robią przyciski? Możesz go wyłączyć i... O. Nie wiem, co robi drugi. Wow! Ja już ci pomagam, przyjaciel. O, halo, motor. Dobra? Proszę. Ej, to nie przejdź żółwia. Ej, on wygląda jak żółw w sumie, tak troszkę, patrz. Pojedź po tego małego, przyjaciel. O nie! Aha, to nie, pojechałeś. Nie, tym nie pojadę, czekaj. Ja się teraz dobrze czuję na tym żółwiu. Nie jest za szybko, wiatr nie wieje zbyt mocno. Przyjaciel. Co prawda kolejny film dojedzie na YouTube'a za miesiąc, ale co tam? Do mnie. Nie ma jak, przecież tym się nie skręca. To jak... zrezygnuj z tego środka komunikacji. No, fajne byłyby takie tego, komunikacji, takie środki. Tylko, że dojeżdżałbyś na przykład do szkoły w 4 godziny pewnie. A, i to okay. Na drugą stronę ulicy. No i tu jest taki już ostatni szuf w sumie, wychodzi na to. Aha. Okej. Okay. Co on robi? Tak. Nic w sumie, niby jeździ. No patrz, ten na przykład otwiera buzię. To niby ma dopalacz, ale nie jedzie ten, tak ten naprawdę. Ten otwiera buziuchnę, mój przyjaciel. Aha. Mi się wręcz czołga. No bo to wygląda bardziej jak pływający żółw. Patrz, ten żółw to też jest taki szybki. Ej, ten żółw to chociaż skręca. On skręca i to chyba na sensory. No. Chodź, znajdziemy jeszcze tego malutkiego. On działa jak odkurzacz, no on tam jest. Halo, panie mały żółwiu, proszę czekać. Panie żółwiu... Mały żółw, ty tak stwierdzisz, że mały żółw, a on chwila już go nie ma. Co nie? Kurde. Zobacz, ile czasu biegniesz do niego. Halo, ale panie żółwiu. A ten go zostawił, nie? No po co? Nie, a właściwie teraz to zostawiliśmy tamte jeszcze. A daj spokój. Tamte zanim tu dobiegną, to ten... Halo, szufiu. On cały czas ucieka.
Ej, to nie jest koniec mapy, to jest najlepsze. Halo, Szufiu. Halo, boom! Jest na... zrobił salto. Udokumentowane jest to. Gilati znęca się nad żółwiami. Kto to mówi? Ty go po brzuchu bijesz. Nie, bo ja go podnoszę. Tak? Młotkiem się podnosi żółwie. Nie wiedziałem. Widzisz? O. No, słabo ci idzie, przyjaciel. Zawsze można byłoby zrobić... O Jezus. O, patrz, dałem radę. Czekaj, bo ja muszę się poczuć lepiej. Wykorzystujesz tego żółwia. Nieprawda, ja mu daję tego... tak jakby środek ciężkości, bo normalnie zatrzymał się na jego głowie. Ej, patrz, a jakby zrobić... Czekaj, tak? Chcesz zrobić? Aha! Jeszcze podepnij to pod ten, pod przycisk, żeby piszczał. Czekaj, bo tak... Muszę cię usadzić. O! Siedzę. Ale nie, ja go bo jesteś za ciężki. Ja go przeciążam. Ale to wygląda już jak żółw bardziej, mam minkę przynajmniej. No tak. W końcu wszystkie mają takie robotyczne, nie wiem, buzie. Oj, leć, bądź wolny. Więc to byłoby też na tyle w dzisiejszym odcinku. No, wypowiedzcie się w tym temacie, który wam się was zapytają, czy po prostu chcecie, żeby były właśnie już nie tak tematyczne, tylko takie randomowe. O, możemy w żółwiówkę zagrać. Czy chcecie właśnie takie tematy randomowe właśnie takie projekty, które nie mają żadnej kategorii tak naprawdę i nie wiemy co z tym zrobić, więc to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć! Cześć!